Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Właśnie, drodzy Państwo, wiem, że marsz już za nami, wiem, że te emocje troszkę opadły, ale razem przypomnijmy, po co tutaj dzisiaj jesteśmy! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Drodzy Państwo, to jak tutaj już powiedzieli moi przedmówcy, serce rośnie, łza się wokół kręci, że jesteście tutaj, drodzy Państwo, że jesteśmy tutaj my, Polacy z krwi i kości. Polacy, którzy nie wstydzą się chodzić z tą oto biało-czerwoną po ulicach Warszawy. Współczuję tym, co mieszkają w tej stolicy, bo ja jestem z Rzeszowa, z Podkarpacia. U nas ta polskość, tego lewactwa nie ma jeszcze tak dużo. Dlatego, drodzy Państwo, musimy się wspierać, aby o tą polskość, aby o tą normalność, aby o tą wolność wspólnie we wszelaki możliwy sposób walczyć. Bo czy nasze dzieci nie zapytają nas kiedyś, gdzie byliśmy, mamo, gdzie byłeś, tato, że zrobili z tym krajem to, co tylko oni chcą. Upodlić nas, przyciągnąć nas na kolanach przed Unią Europejską. Czy chcemy się wstydzić? Nie! Czy chcemy, aby nasze dzieci za 20, za 30, wtedy jeszcze pewnie będziemy żyć, oby, zobaczymy, miały z kim spacerować i manifestować tą polskość po ulicach Warszawy i po ulicach całej Polski? Chcemy. Drodzy Państwo, musimy, mówię to jako matka wspaniałej dwójki córek, które są tutaj gdzieś ze mną z ciocią. Chcę, aby Polska była Polska, drodzy Państwo. Aby nasze dzieci nie wpajano im do głowy chorej, chorej światopoglądowej indoktrynacji gender, LGBT i innego dziadostwa. Tu jest Polska, drodzy Państwo. Tu jest Polska i Polska ma pozostać. Polak mimo wszystko, mimo tej pomocy, którą zaoferowaliśmy naszym sąsiadom, naszym gościom, przybyszom z Ukrainy, życzymy im powrotu do domu. Życzymy im powrotu do ich niepodległej ojczyzny. I mówimy to nie w jakiejś mowie nienawiści. Mówimy to w trosce o nas wszystkich. O nas, tu Polaków, którzy powinni być obywatelami pierwszej kategorii. Polak u siebie, Polak na swoim i polska racja stanu. Nie chcemy, aby Polacy masowo znowu wyjeżdżali za granicę. Chcemy tutaj pracować, chcemy tutaj mieszkać. Chcemy, aby bez tych wszystkich pseudosocjali, emerytur 13, 14 i zobaczymy, do czego oni jeszcze dobiją, aby dało się zarobić na godne i takie życie, jakie zapewnili nam nasi rodzice. Chcemy, żeby nasze dzieci chodziły do polskiej szkoły, której, drodzy Państwo, ostrzegam Was, której nie musimy się martwić teraz, jak nie o to, że każą je maskować, o tym też pragnę powiedzieć, ale o to, że teraz będzie postępująca ukrainizacja polskich szkół. Nie czerwona kalina, nie żadne inne banderowskie pieśni, tylko i wyłącznie polskość. Polskość po to, aby naszym dzieciom po prostu nie poprzewracano w głowach. Bo my, rodzice, drodzy Państwo, apeluję do Was, jest to naszym obowiązkiem zadbać o to, aby nasze dzieci miały w głowach normalnie. Aby nikt nie pozwolił, by te ich takie jak gąbka umysły nie przesiągły lewactwem, nienormalnością i jakąś pseudopoprawnością polityczną. Chcemy tu, u siebie. Chcemy tu, u siebie, raz jeszcze powtórzę, pracować u siebie, na swoim i nie bać się o to, że gdy zostawiamy dzieci w szkole, to albo, drodzy Państwo, segregacja sanitarna, nie zdążyłam zmienić tej ulotki z licznych marszy i protestów i obawiam się, że jeszcze mi się przyda. Więc, drodzy Państwo, nie dajmy się, wspierajmy się, zrzeszajmy się. Nie pozwólmy tym oprawcom narodu polskiego brać nasz i nasze dzieci za gęby i czołgać nami po ziemi. Bo to, co z nami robiono, było odbieraniem nam godności i wolności. Nie możemy na to pozwolić, drodzy Państwo. Trwało to już
2-3 lata, 7-8 czy która fala, mimo wszystko, drodzy Państwo, nie można się poddawać. Bo przede wszystkim... Ja wiem, drodzy Państwo, weszłam już ten nostalgiczny nastrój, ale ten marsz pokazał, drodzy Państwo, dodał mi i mam nadzieję, że dodał Wam masę energii do działania, masę energii do pracy. Do pracy nie tylko tutaj, gdzie jesteśmy w swojej bańce, ale po to, aby dalej przekazywać tą prawdę, w której upominamy się tylko o polskość dalej. U siebie, w swoich miastach, w swoich wsiach, w szkołach, kościołach, gdzie tylko. Bo my upominamy się naszym obowiązkiem, obowiązkiem nas, spadkobierców cywilizacji łacińskiej, jest głoszenie prawdy. Bez względu na to, czy jest ona wygodna, czy nie. Drodzy Państwo, dzisiaj święto Wojska Polskiego. Wielki dzień. Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska, 102 rocznica. Drodzy Państwo, niech ten dzień będzie dla nas natchnieniem. Niech ten dzień będzie dla nas inspiracją, byśmy o tą polską Polskę nie przestali walczyć. Byśmy tłumaczyli innym, że Polska, bezpieczeństwo polskie, polskich granic jest sprawą nadrzędną. Nie można za nic w świecie z nie wiadomo jakich powodów otwierać jej na przestrzał. Bezpieczeństwo granicy polskiej z każdej strony jest bezpieczeństwem naszych dzieci, naszych seniorów, jest bezpieczeństwem i gwarantem spokoju w Polsce. I silna armia, drodzy Państwo, silna polska armia, nie żadna inna, jest gwarantem, przede wszystkim odstraszaczem dla innych. Oby do niczego u nas nie doszło, nie życzymy sobie wojny, nie chcemy się pchać w żadną wojnę, to nie jest nasza wojna. Pomagając, jak już tak mocno pomagamy, trzeba chronić życie, a nie chronić poziom życia. Bo nie wiem jak u Państwa, ale w Rzeszowie obywatelom Ukrainy za darmo, tak zwane za darmo, z naszych podatków można o wiele więcej niż nam, Polakom. Bo czy basen i inne atrakcje są rzeczą konieczną dla osób uciekających przed wojną? Nie, drodzy Państwo. Nie stać naszego państwa na wszelakiego socjale i bonusy, które są rozdawane już Polakom, napędzające inflację. A drodzy Państwo, Wy na pewno to wszystko rozumiecie, tylko bardzo Was proszę o nieustawanie w tej walce o Polskę, a teraz powstrzymywanie tego, o czym także mówi Grzegorz Braun, tutaj dzisiaj nieobecny, każdy też zasługuje na wakacje. Stop ukrainizacji Polski. Jest to projekt, który króciutko Państwu tylko o nim powiem, dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli. Stajemy po stronie Polski, bo to, co się dzieje, przerasta już ludzkie pojęcie. Ukraińcy do końca listopada mogą starać się o prawo pobytu w Polsce, a później, drodzy Państwo, a później o obywatelstwo polskie. Czym to będzie dla nas grozić? Czym to będzie dobrym dla nas grozić? Konflikt etniczny, do którego chcą doprowadzić rządzący. Mówimy tego stanowczo, drodzy Państwo, dość. Nie chcemy, aby w Polsce doszło do kolejnych wszelakiego rodzaju konfliktów, także przemocowych. Dlatego, drodzy Państwo, w to wielkie święto Wojska Polskiego wierzę, że Polska wróci. Czy Polska wróci, drodzy Państwo? Czy oddamy naszą kochaną ojczyznę, za którą walczyli nasi dziadkowie? Nie! Czy pozwolimy, aby nasze dzieci za 10-20 lat obudziły się już nie w polskiej, nie w biało-czerwonej ojczyźnie? Nie! Drodzy Państwo, Polska ma pozostać Polska. Polska ma zapewniać nam, przede wszystkim obywatelom tej ojczyzny, gwarant życia normalnego, który chcemy sobie sami wypracować. Nie potrzebujemy żadnego pseudo-wsparcia państwa, bo w tej zapaści gospodarczej tak naprawdę żadne socjale nic już nie pomagają. Ja z tego państwa, drodzy, z tego miejsca odsyłam Was, drodzy Państwo, na stronę Konfederacji Korony Polskiej, gdzie stop ukrainizacji, ten projekt jest dostępny w całości, bo jest to realne zagrożenie, które, jak widzimy, jest wśród nas nie tylko w Warszawie, ale w całej części Polski. Ja także z tego miejsca, jako przewodnicząca Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność, zapraszam Państwa do tych, którzy potrzebują właśnie o to, do tego związku, albo powiedzcie innym, że coś takiego powstało. Wiem i zgadzam się z tym, że jak związki, to na Powązki, związek to tylko składka, ale powstaliśmy po to, aby próbować walczyć z dręczącą pracowników, przede wszystkim budżetówki, służbą, segregacją sanitarną, drodzy Państwo. Powstał związek inny niż wszystkie, związek niewspierany przez żadnego pracodawcę, pełna na anonimowość i możliwość prawnego wsparcia właśnie w walce o swoje prawa i o swoją godność i wolność w miejscu pracy.
Cześć i chwała bohaterom. Wierzę, drodzy Państwo, że z takimi ludźmi jak wy zwyciężymy i Polska pozostanie biało-czerwona. Dla nas tutaj i dla naszych dzieci. Czołam wielkiej Polsce i uważam, że z tego miejsca było 100 lat dla Piotra, niech będzie też 100 lat dla Bralu 24, bo życzę wam, drodzy panowie, to jest cały zespół ludzi, to nie jest tylko Marcin Rola, któremu oczywiście nic nie ujmuje, ale to jest cały zespół ludzi, których nie widać być może w telewizji. I dziękujemy im za to, co robią. Prosimy o więcej i wspierajmy ich, drodzy Państwo, bo tylko takie propolskie media mogą próbować innym nie z naszej bańki otworzyć oczy. Zaśpiewajmy 100 lat. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, jeszcze raz wielkie brawa, potencjał, energia i dałoby już Karolina Pikuła. Przed nami Marcin Rola.